Naszą firmę założyliśmy wraz z żoną z pasji do książek. No i ta pasja pozostała do dziś. To jest ogromna przyjemność i zaszczyt móc realizować marzenia, wizje artystyczne wydawców. Usługi poligraficzne polegają na tym, że wydawca tworzy wizję, natomiast my mamy ją jak najlepiej przelać na papier. Jest to dla nas i przyjemność, i duma, że możemy uczestniczyć w procesie powstawania książek. Dlaczego skorzystaliśmy z kredytu technologicznego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego? Otóż oczywiste jest, że jest to forma dotacji. Maszyny poligraficzne są maszynami bardzo drogimi. Wdrażanie nowej technologii zawsze jest drogie. Urządzenie do wspomagania klejenia ultradźwiękami musieliśmy skonstruować. Jest to urządzenie prototypowe. Wszystko to są bardzo kosztowne procesy i teraz sam fakt, że kredyt technologiczny z formalnego punktu widzenia polega na kredycie, natomiast de facto jest to rodzaj dotacji i to bardzo istotnej dotacji, umożliwił w ogóle nam realizację tego projektu. Budżet przekroczył 16 milionów złotych, natomiast dotacja, którą otrzymaliśmy na realizację tego projektu, wyniosła prawie 10 milionów złotych. I była to bardzo istotna pomoc w realizacji tego projektu. Jesteśmy jedyną drukarnią w Polsce, która posiada właśnie taki proces technologiczny klejenia. I dzięki temu mamy oszczędność kleju, dzięki temu mamy lepsze, silniejsze oprawy oraz poprawiliśmy otwieralność książek, ponieważ przy oprawie miękkiej klejonej wielu klientów potrafi narzekać na otwieralność. Nasze książki otwierają się lepiej od konkurencji.